Uroczystości i przemówienie do rolników i do państwa. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo gorąco, tym razem w Tińcu Małym, bo to już kolejne dożynki i gminne były, jak państwo wiecie, przed tygodniem i w poszczególnych miejscowościach już były też również w kilku wioskach w tej chwili w Tińcu Małym, nie tylko w Tińcu Małym, za tydzień kolejne dożynki, więc państwa, tradycja dożynkowa jest kultywowana i bardzo pięknie. To jest wielki szacunek przede wszystkim dla chleba, dla tego, co możemy zebrać w tym roku z naszych pól. A było, jak wiecie, różnie, było sucho, te zbiory nie były nadzwyczajne, ale cieszmy się z tego, co się udało zebrać. Moi drodzy, po raz kolejny spotykamy się i na odpuście, i na dniach Tyńca Małego, i na dożynkach. To też wszystko się tak pięknie razem łączy, myślę, że wszystko razem skumowane w jednym. Drodzy państwo, no cóż, pogoda dzisiaj dopisała, nie jest za gorąco. Przed tygodniem było 32 stopnie, także było jeszcze gorzej. Dzisiaj padać pewnie nie będzie, także życzę wszystkim państwu, zwłaszcza rolnikom, dzisiejszym tutaj bohaterom i gospodarzom tej uroczystości, wszystkiego do dobrego. Życzę państwu w kolejnych latach, żeby w kolejnych latach te zbiory były jeszcze lepsze. Bo proszę państwa, gmina Kobierzyce, mimo tego rozwoju intensywnego, przemysłowego, gminą rolniczą była, jest i będzie, proszę państwa. Także na pewno rolnictwo w naszej gminie, a jest fantastyczne, wspaniałe, zbiory są, ohoho, już zabawa trwa. Także proszę państwa, dzisiaj bawmy się. Dzisiaj życzę państwu dobrej, przyjemnej, wspaniałej zabawy. Myślę, że patrząc na tu wykaz tego, kto tu będzie występował, zabawa będzie przednia do pewnie, może nie samego rana, ale pewnie do północy. Drodzy państwo, wszystkiego dobrego. Dziękuję rolnikom za ich rolniczy trud, za ich zbiory. A dzisiaj państwo bawcie się naprawdę dzisiaj wspaniale, pysznie i wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję. Panie przewodniczący, bardzo prosimy o parę słów, jeśli można. Dzień dobry państwu. W imieniu pani przewodniczącej, swoim i całej rady cieszę się, że kolejny raz mogę tutaj uczestniczyć i być gościem u państwa. Życzę miłej, udanej i fajnej zabawy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan starosta Andrzej Szaban. Niespodziewanie, ale witam wszystkich bardzo serdecznie. Już trzeci raz jestem na dożynkach w Tyńcu, czwarty raz na dożynkach w Tyńcu i tak z perspektywy powiatu wrocławskiego muszę powiedzieć, że chyba trzeba będzie zawnioskować i zmienić nazwę z Tyńca Małego na Tyniec Duży, bo naprawdę rozwija się ta miejscowość. Dzisiaj przede wszystkim mieszkańcom chciałem życzyć udanej zabawy. Tutaj dołączam się do słów wójta, bo to trud rolników, to, że dzisiaj możemy mieć ten chleb i jest jeszcze w Tyńcu ta kultywowana tradycja wieńca. Już niewiele na dożynkach można zobaczyć tych wieńców. W gminie Kobierzyca akurat jest ta tradycja zachowana i tutaj również, także bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję sołtysowi, bo jak zwykle wymodlił tutaj pogodę. Dziękuję za zaproszenie i życzę udanej imprezy. Dziękujemy serdecznie gościom za przybycie, za przemowę i ze swojej strony, proszę państwa, parę słów dla, no nie wiem, czy ku pocieszeniu rolników, raczej takie od serca, ponieważ sam jeszcze wiosną tego roku byłem rolnikiem formalnie, już jestem na emeryturze. Proszę państwa, rolnik to już wyjątkowy zawód. Oczywiście to jest zawód jeden z najstarszych i jeden z najważniejszych zawodów. No dzisiaj młodzież nie wie, skąd się bierze żywność, jadą do marketu, kupują wszystko tanio, stosunkowo, wybierają sobie, jak im nie smakuje, wyrzucają do kosza. Proszę państwa, gdyby
taki młody człowiek wiedział, jak się produkuje, na czym rośnie, jak się wzbogaca tę ziemię, ba, żeby wiedział, jak ta gleba powstała przez miliony lat, wtedy może miałby, z pewnością miałby większy szacunek dla chleba, no i oczywiście dla pracy rolnika. Proszę Państwa, życzę Państwu szalonej zabawy do północy, bo taki mamy czas dzisiaj, przy super wykonawcach, przy brzmieniu z lat 60., 70. i 80. Taki przekrój dzisiaj. Dziękuję serdecznie i muszę zejść na dół, żeby przyjąć chleb od starostów. Dziękuję uprzejmie Państwu. Szanowny panie sołtysie, gospodarzu, przyjmij ten bochen chleba jako owoc ciężkiej pracy tegorocznych żniw. Prosimy, dziel nim sprawiedliwie, aby nikomu go na polskim stole nie zabrakło. Szanujmy chleb i uczmy nasze dzieci jego poszanowania, bo przecież tyle rąk ludzkich w znoju i trudzie pracuje nad jednym bochenkiem chleba. Sami też będziemy dobrzy jak chleb i dzielmy się z nim tymi, którzy go potrzebują. Za owoce ludzkiego rolniczego trudu dziękujemy dzisiejszym świętowaniem, dołączając do korowodu wieńców koszy pełnych owoców i chleba. Ta tradycja nas wyróżnia spośród narodów Europy. Wyróżnia nas pozytywnie i jest to obowiązek też i następnych pokoleń. Panie sołtysie, niech się darzy! Dziękuję za wspaniały bochen chleba i oczywiście Bóg zapłać, tak trzeba powiedzieć, bo chleb jest też i w postaci świętego chleba, który przyjmujemy co niedzieli. Obiecuję, że w miarę oczywiście tego, czego mogę dokonać, będę ten chleb dzielił sprawiedliwie. Lasu z Żelazna, a tak naprawdę to Zdzisława Gębska. Lato na Ludowo w Żelaźnie 11 lat się odbyło, ale zawsze z udziałem sołtysa Janusza i Marysi Styś, moich przyjaciół, do których dzisiaj przyjechałam. Chciałam dzisiaj sołtysowi dać mój największy skarb, płytę zespołu ludowego Marzenie gminy Kłodzko. Januszek, posłuchaj czasami, jak my śpiewamy. Proszę Państwa, korzystam z tego, że też jestem rolnikiem. Mam 3 hektary 11 i wychowałam się na wsi. Uprawiałam ziemię z moim ojcem. Prowadził mnie po polach, pokazywał, jak rośnie zboże. I wczoraj, kiedy widziałam, jak rolnik orał na nowy zasiew, to miałam gęsią skórę. To jest piękny zawód. Rolnik to jest ten cudotwórca, który dla wszystkich robi, aby na stole był chleb, żeby ta kromka chleba na co dzień była. To jest naprawdę wspaniały zawód, to jest posłanie. I tutaj wśród nas jest wielu takich czarodziei. Życzę im zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności i oczywiście, żeby ich trud był doceniany. No i żeby zboże im plonowało. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, życzę dobrej zabawy. Wśród nas niesamowity człowiek, nazywa się Zbigniew Górnik. Ten człowiek dokumentuje wszystkie ważniejsze wydarzenia ludowe, wydarzenia rolnicze. I dzisiaj jest na dożynkach tutaj
Stoi taki skromniutki, jest z Wrocławia. Zawsze przyjeżdża na lato na Ludowo. Już 10 razy dokumentował naszą uroczystość. Witam cię, Zdzisia cię wita, chociaż cię wszyscy tu witają. Bye.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy pani Zdzisi, która nam pomogła. Brawo, brawo dla pani Zdzisi. Dziękuję, że pozwoliliśmy, że pozwoliliście mi stanąć z wami na scenie, żeście mnie przytulili. Tutaj zgromadzonym i mieszkańcom tutejszym i wszystkim miłym gościom tej uroczystości naszej parafialnej, dynieckiej. Odpustowej, bo to święto Matki Bożej, dzisiaj dokładnie 8 września, narodzenie Matki Bożej Siewnej, tak się mówi tradycyjnie, i nasze dziękczynienie, tak jak tydzień temu na Jasnej Górze Ogólnopolskie, jak 2 tygodnie temu w Kobierzycach gminne dożynki dziękczynienie. Powiedziałem gospodarze, czyli tutaj, którzy są u siebie, są tutaj przy scenie i starostowie, i pan sołtys, pan Janusz, też wszystkim, którzy zorganizowali to spotkanie. I w kościele było uroczyście i pobożnie. I tutaj jest tak takim rozmachem, to też właśnie można pogratulować i trzeba pogratulować i tym, którzy organizują, i tym, którzy wspierają organizatorów. Bardzo za to dziękuję. Też widzimy, że Pan Bóg miłosierny nad nami. Wczoraj był deszcz żyzny potrzebny, a dzisiaj właśnie jest tak, jak na razie właśnie bez tych opadów, a nawet były promyki słońca. Może najpierw tak pomyślmy, że jesteśmy na dożynkach, żeby dziękować Bogu i ludziom. Panu Bogu za chleb powszedni, życia dni i za wszelkie dobrodziejstwa. I tak samo ludziom, właśnie rolnikom, bez ich trudu nie byłoby właśnie tego pożywienia. Że ono tak przychodzi jako dar Boży, jako dar ludzi. Może, kochani, jak macie siły, to powstańcie. Jeżeli coś jecie, to spróbujcie przerwać na chwileczkę, tak żeby właśnie była ta nasza wdzięczność i w tych naszych sercach, i w tej naszej wspólnocie. Pewnie, że trudno się czasami z rozproszenia tak skupić, bo i modlitwa była, i w kościele. Więc podziękujmy Panu Bogu i ludziom. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. I poprośmy naszą niebieską patronkę Maryję, żeby strzegła i nas samych, i naszej ziemi tutaj ojczystej, tej małej ojczyzny i tej wielkiej ojczyzny. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża Siewna, módl się za nami i miej w opiece te nasze zasiewy, nasze wszelkie prace. I odmówmy modlitwę, której nauczył nas Pan Jezus, a w tej modlitwie jest prośba o chleb powszedni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I spraw, Panie, by nam nie zabrakło pokarmu dla ducha i dla ciała, i pobłogosław i ten chleb, i te pieczywo, te Twoje dary, abyśmy potrafili je spożywać z wdzięcznością i dzielić się z innymi i tym chlebem, i radością, i miłością dla Twojej chwały, dla naszej radości, dla naszego pożytku przez Chrystusa, Pana naszego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, właśnie w intencji i nas, i miejscowości, parafii, gminy Kobierzyce i ojczyzny naszej Polski. Teraz przejdziemy z tym chlebem, macie dodatki do tego chleba, to będziecie właśnie mogli uzupełnić te. Thank you.
Stanął pod balkonem, wypchnął jej kurzone nogi.
serca zmienił nogę. Poczuł, jak to coś natchnęło. Stanął pod wagonem, puchnął jej puszone, tak podjął dziadka dzieło. Thank you.
tylko musisz być droga.
pierwszy utwór będzie, proszę państwa, Susitko, to znaczy sąsiadko. To będzie maleńka chyżeńka, znaczy mała, mały domek. Oh!
czy dobrze słyszałem, ale tutaj gdzieś w pobliżu urodziła się pani Majerana Kokot. Czy to prawda? Mieszka. A mieszka tutaj. To jest te panie. Niech będzie, że mieszka. Pomyliłem się. To dla niej, proszę państwa, ona w tym radiu tam ciągle nas tam pięknie wywyższa i inne zespoły. Dla niej zaśpiewamy Majeran. Kolejny utwór będzie Wisi Jabłko. Thank you.
ale będzie jeszcze szybciej. I teraz kozak! I zapraszamy do tańca! Dziękujemy ślicznie. Proszę Państwa, chciałem podziękować Sołtysowi za zaproszenie. Wam wszystkim, kochani, którzy tutaj nas oklaskujecie i spatrzycie. Dziękujemy Panie Janku. Panie Janku i Janku. I proszę Państwa, bawcie się do rana. Zaśpiewamy teraz, jak się trzeba bawić. Do rana i do białego rana. Zabawa! Zapraszamy do tańca. To jest ostatnia okazja w przyzespole Rostocka.
bardzo. Dziękujemy zespołowi Roztoka. Dziękujemy. Jeszcze, o, jeszcze grają. Jeszcze można w kilka taktów potańczyć. Serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Proszę Państwa.